Co nas czeka? Was? A, właśnie, zapomniałam. Wasza pierwsza nagroda to popyt. Super, będzie mój. Właśnie, że mój. Stać. To w ciągu minuty narysuję kredkami fajny popyt. Ten go dostanie. Zaczynamy. Okej, jestem całkiem niezła w rysowaniu. Chyba mam w kieszeni ten popyt. Jeszcze zobaczymy. Właśnie wpadłam na genialny pomysł. Po co rysować każdy kolor osobno, skoro można skleić kredki i zrobić to wszystko za jednym zamachem? Wow. Wyszło tak, jak chciałam. A teraz zaczynam. Wow, to naprawdę fajny pomysł. Ja też wiem, jak użyję kawałka taśmy klejącej. Rozłożę wszystkie kredki tutaj i przykleję je taśmą. A teraz użyję suszarki do włosów. Gdy kredki się roztopią, będę miała na papierze prawdziwą tęczę. Co? Betty, chyba przesadziłaś. Oj, to straszne. Co mam teraz zrobić? Wszystko kapie na stół. Okropne! Całe ręce mam w farbie. Myślę, że teraz na pewno wygram popyt. Dziewczyny, wasz czas się skończył. Czas pokazać pracę. Betty, to jest po prostu okropne. Emma, co u ciebie? Wow. Emma, podoba mi się twój rysunek. Gratuluję. Popyt jest twój. Ekstra. Dziękuję. Ale to niesprawiedliwe. Ja też chcę popyt. Daj mi to. Wygrałam go. No i proszę. Rozerwałaś go. Przynajmniej teraz też mam kawałek. Myślę, że to świetne rozwiązanie. Wcale nie. Co czeka nas tym razem? Ogromny tort w kształcie twarzy Hagiwagi. Oj, prawie go upuściłam. Lepiej go postawię na stole. Dziewczyny, macie jedną minutę. I tym razem będziecie malować farbami. Łatwizna. W końcu chodziłam do szkoły artystycznej. Ja też jestem w tym całkiem niezła. I już rysuję fajne ciasto. Niezbyt idealne, ale da radę. Wydaje mi się, że całkiem nieźle mi idzie. Wiem, co zrobić, żeby Emma nie miała szansy wygrać. Ups, jestem taka nieuważna. Betty, co ty zrobiłaś? Wiesz co? Myślę, że naprawdę przydałyby ci się wąsy. Ale mój rysunek nadal jest zrujnowany. Jak mam go uratować? Chyba już nie dam rady. Chociaż... Mam pomysł! Dlaczego nie zamienić plam w sierść Hagiwagi? Według mnie wygląda fajnie. Pozostało tylko pomalować mu buzię. Zacznę od jego uśmiechu. Jestem gotowa. Pozostało tylko skopiować połowę rysunku. Emma, co myślisz? Daj mi spokój. Okej, jesteś po prostu zazdrosna. O nie! Mój plan nie zadziałał. Co ja zrobiłam? To za to, że zniszczyłaś mój rysunek. Dziewczyny, wystarczy tego gadania. Nadszedł czas na podsumowanie konkursu. Miałam taką piękną pracę. Betty, to jest coś strasznego, ale na pewno nie Hagiwagi. Emma natomiast zrobiła bardzo ładne dzieło. Myślę, że zwycięzca tej rundy jest oczywisty. Emma, tort jest teraz twój. Proszę.
Ojej! Jest taki pyszny. Pyszny i cały mój. Palce lizać. Gotowe, by dowiedzieć się, co czeka was tym razem? Ta-dam! To automat wypełniony po brzegi pyszną gumą. A wszystkie te gumy trafią do jednej z was. Nie macie pojęcia, jakie balony można z nich zrobić. Patrzcie. Ekstra. W tej rundzie znowu malujecie farbami. Kto wykona najlepszą pracę, ten dostanie gumę. Zaczynamy. Uwielbiam gumę. Czyli muszę się postarać. Kurczę, nie potrafię zrobić równego koła. Myślę, że nożyczki powinny mi pomóc. To był genialny pomysł. Wygląda naprawdę jak automat. A do rysowania gumy wcale nie potrzebuję nożyczek. Wystarczy zwykły pędzel do malowania. Gumy Betty mają nieregularne kształty. Ja do tego celu mam specjalną gąbeczkę. Z jej pomocą zrobię gumę tej samej wielkości. Ojej, gąbeczka Emmy rzeczywiście jest fajniejsza. Co robić? Czekajcie, po co ja się męczę? Mam przecież palce! O nie, no nie pozwolę Betty szybciej skończyć rysunku. Nie ma mowy, Emma. Nie przegonisz mnie. Wasz czas się skończył. Ciekawe, kto co narysował. Betty, jest kolorowo, ale to niezbyt równe. Nie, nie podoba mi się ten rysunek. Spójrz na pracę Emmy. Jest o wiele lepiej. Więc ona dostaje wszystkie gumy. Super. To dlatego, że na nie zasłużyłam. Nie. Zobaczymy, jak dobre są te gumy. Jakie balony można z nich nadmuchać? Pyszne. Ojej, jaki ogromny balon. Opisujesz się? No to masz. Ej, dlaczego mi to zrobiłaś? Chcecie wiedzieć, jaka nagroda czeka na was w finale? Oczywiście, że chcecie. To ogromne pudło z różnego rodzaju słodyczami. Będziecie rysować flamastrami. Autorka najlepszej pracy otrzyma wszystkie słodycze z tego pudełka. Zaczynamy! Flamastry potraktuję jak swoje 5 palców. Dlatego wygranie pudełka ze słodyczami to dla mnie żaden problem. O tak! Wychodzi mi całkiem fajnie. Betty naprawdę nieźle idzie. Ale ja mam oryginalniejszy pomysł. Nie będę rysować pudełka. Zrobię je z kartki papieru. Wyszła idealna kopia oryginału. A teraz będę używać flamastrów. Wykorzystam je do pokolorowania pudełka w różne wzory. To jakieś głupie wymysły. Rysunek i tak jest fajniejszy niż origami. Widzę pomarańczowego cukierka i nawet wiem, jak go narysować. W tym celu pomieszam czerwony i żółty kolor. No i wyszedł pomarańczowy. Dodam jeszcze więcej kolorów. No i ostatni, fioletowy. Myślę, że wygląda super. Widziałaś? Betty, no rysowanie cukierków jest zbyt banalne. To łatwizna. O wiele fajniej jest wycinać cukierki, aby wyglądały jeszcze bardziej realistycznie. A teraz można napełnić pudełko słodyczami.
Dziewczyny, wasz czas się skończył. Pokażcie mi swoje rysunki. Betty, no w końcu stworzyłaś coś pięknego. Podoba mi się twoja praca. Yes, starałam się. Wow, Emma, nie przestajesz mnie zadziwiać. Zrobiłaś coś naprawdę nowatorskiego, więc teraz te papierowe cukierki zamienią się w prawdziwe. Znowu ona? Wspaniale. Spróbujmy. O tak, smakują o wiele lepiej niż papierowe. Betty, zabieraj ręce. To moje słodycze. To niesprawiedliwe. Nie wolno mi używać rąk. A ja doskonale poradzę sobie z jedną. Jeszcze się przekonamy. Widzę, że jesteście już gotowe, drogie panie. Wow, aparat fotograficzny. To dopiero nagroda. Potrzebuję go bardziej niż ktokolwiek inny. Mam przeczucie, że walka będzie zacięta. Dobra, zaczynam. Kate, pomóż mi, proszę. Dzięki. No, wychodzi jej całkiem nieźle. Więc ja też sobie poradzę. Mój rysunek jest bezkonkurencyjny. Jest nie do odróżnienia od oryginału. Oh my God! Zwolnij, Kate! Miotasz błyskawicami. What? Poraziłaś mnie! Nie puszczę ci tego płazem. A masz za to fleszem po oczach. Nic nie widzę. A ja zaraz kichnę. Do boju. Moje konkurentki odpadły z wyścigu. Czas biegnie tak szybko. Właśnie dobiega końca. Przepraszam, Monika, ale nie mogę cię pochwalić. Kate, brawo! Wendy, no to najwyraźniej nie jest twoja runda. Wygrałam! Jaki piękny aparat! Daj mi je! No co ci to zdjęcie, Monika? Oddaj je. Tak słodko na nim wyszłyśmy. Hurra, znowu mi się poszczęściło. Ja niestety nie mam tyle szczęścia. Jesteśmy gotowe. Na pewno. No, teraz wszystko jest tak, jak trzeba. A oto i wasza nagroda. Nigdy nie widziałam tyle złota. Wygląda bardzo kusząco. Szkoda, że nie mogę go wziąć. Za to ja zrobię to z łatwością. Najważniejsze są odpowiednie proporcje, a na moim rysunku są idealne. To jest to. Gdybym miała tyle złota, stać by mnie było na wszystko. Monika, nie ma czasu na bujanie w obłokach. Trzeba działać. Ten złoty brokat pomoże mi wyjść na prowadzenie. Ostrożnie, Wendy! Wszystko zepsułaś. A według mnie wyszło świetnie. Jestem gotów, żeby zobaczyć wasze prace. Będziesz mile zaskoczony. No i jak? Złamałyście mi serce, nie da się na to patrzeć. Stój, to złoto jest nasze. Znowu mam rysować bez użycia rąk. To jakaś kpina. Tylko ja mam farta w tym challenge'u. Ej, Wendy, oddaj moje okulary.
ready? Mam nadzieję, że nawet bez nich widzisz ten ogromny smakołyk. Hey. Okay, here we go. Kate, nie musisz się tak wpatrywać. Nagroda i tak będzie moja. Zacznę od pozbycia się konkurencji. Do farby Moniki dodam mydła. Zobaczmy, czy uda jej się namalować. Co to było? Znowu te twoje głupie żarty. Nie mam na nie czasu, muszę malować. To dziwne. Dlaczego farba nie zostaje na kartce? To dopiero pech. Przestań świrować, Monika, ja tu nic nie widzę. Postaram się narysować przynajmniej kontur. Szczerze mówiąc, to wygląda bardziej jak różowy ślimak. Stop. Obawiam się, Monika, że nic ci z tego nie wyszło. A to jest ślimak, a nie guma do rzucia. Wendy, a u ciebie wręcz przeciwnie. To wygląda tak samo jak oryginał. Dziękuję. A więc to jednak była guma. Jak mogłam nie rozpoznać? Za to teraz ją dobrze widzisz, mimo że jej nawet nie spróbujesz. Zjem to wszystko sama. Przygotujcie się. Będzie eksplozja. Ojej, Wendy. Nie poznaję cię. Nie rozumiem, co w tym takiego śmiesznego. Przestańcie się wygłupiać. Rysowanie jedną ręką jest lepsze niż żadną. To na pewno. Jesteśmy gotowe. Okej. Zaraz zobaczycie coś wyjątkowego. Ośmiornica? To obrzydliwe. Na pewno nie będę o nią walczyła. Z łatwością zepsuję swój rysunek. O nie! To wygląda jak ośmiornica. Gratulacje, zwycięstwo masz już w kieszeni. Chyba nie potrzebuję już tej kartki. Sprytne posunięcie, nie ma papieru, nie ma rysowania. Ale jest origami. Muszę zrobić coś, co na pewno mnie wyeliminuje. Co ty robisz? Jesz papier? Już go zjadłam. Zrobię wszystko, żeby nie spotkać się z ośmiornicą. Trochę się denerwuję. Może podłożymy to wszystko, Kate? Zostałam wrobiona! Wendy, widzę, że nic nie zrobiłaś. Ty też nic, Monika? Dobrze, że chociaż Kate dała z siebie wszystko. Ośmiornica jest twoja. Ale gdzie ona się podziała? Przepraszam, muszę już iść. Nie chcę się z nią spotkać. Ciao. Ośmiornica zaatakowała Monikę. Zdejmijcie ją ze mnie jak najszybciej. W końcu pokażę, na co mnie stać. Okej. Zazdroszczę, ja nie będę mieć tak łatwo. Jestem pewien, że spodoba się wam mój prezent. Szczerze mówiąc, sam nie mogę się od niego oderwać. Dobra, czas z tym skończyć. Mam tu większego popita. Wow, marzyłam o takim. Awesome. Więc chwytajcie za pędzle i do dzieła.
mam tu tajną broń. Jestem pewna, że nie macie szans z moim nosem. Zaraz się przekonamy. Dodam tyle kolorów, ile się da i odbiję je na papierze. To niezły pomysł. Nie wyszło to za dobrze. Może muszę jeszcze raz odbić. Monika chyba wychodzi na prowadzenie. Muszę ją dogonić. Myślę, że świetnie mi wychodzi. Co to za bohomas u Wendy? Lepiej przestań. O nie, to naprawdę nie wyszło dobrze. Zaraz zobaczymy, co tam narysowałyście. Musisz się zgodzić, jest idealny. No całkiem nieźle. Niestety nie mogę tego samego powiedzieć o pracach Kate i Wendy. Monika, ten popyt jest twój. Chętnie się nim pobawię. Ja też chcę kawałek. Nie przestawajcie, dziewczyny, to mi się całkiem podoba. O nie, on rwie się na części. No i okej, tyle mi wystarczy. O nie, będę rysować bez rąk. Obawiam się, że trzeba się z tym pogodzić. Jestem pewien, że nowa nagroda się wam spodoba. No co tak siedzicie? Do dzieła! Te szpilki są wyraźnie w moim rozmiarze. Nie wydaje mi się, Wendy. Na mnie pewnie lepiej by pasowały. Sądzę, że będziesz miała okazję, żeby to sprawdzić, bo mój rysunek wygra. Przestań chlapać. Tylko nie to. Wylałaś wodę na mój rysunek. Wasze wieczne kłótnie rozproszyły mnie. Muszę pilnie naprawić sytuację. A Skittles mi w tym pomogą. Zobaczcie, jak super wyszło. Wow! Czas minął. Yes! Monika, brawa jak zawsze. Abstrakcja? Nie lubię tego typu rzeczy. To jednak zdecydowanie lepsze niż rysunek Kate. Znowu wygrałam. Ten but z bliska wygląda jeszcze lepiej. Przymierzę go. O nie, ale porażka. Jakie pyszne ciastko. Trudno znaleźć coś smaczniejszego. Co? Tylko jedno? Nie martwcie się. Teraz wam się podoba? To ogromny tort. Tak, wygląda o wiele lepiej. Już czuję jego aromat. I wygląda apetycznie. Wyobrażam sobie, jakie to będzie pyszne. Pamiętajcie, że na narysowanie tortu macie tylko minutę. Najlepsza w nagrodę go zje. I to na pewno będę ja. Przydałyby mi się jakieś specjalne farby. Dziękuję. To jest to, co trzeba. Zaczynam. Teraz ma szansę wygrać. Nie podoba mi się to. Co? Ona też świetnie rysuje. Dobra, mam pomysł. Emma, spójrz na mnie. A, kim jesteś? Ty potworze! Słabo mi. O jedną mniej. Teraz tort na pewno będzie mój. W porządku, moje panie. Czas dobiegł końca. Pochwalcie się swoimi rysunkami.
Spójrz, moja praca jest najlepsza. No, no, naprawdę jest dość oryginalna. Podoba mi się. A co sądzisz o mojej? Arcydzieło, to jest arcydzieło. Decyzja zapadła. Monika wygrała ten konkurs. Wiedziałam. No i co z tego? Ale to ja mam jadalne farby. Co się ze mną stało? Co? Monika ukradła moją pracę. Nie szkodzi, mam pomysł. Ciekawe, co powie, kiedy ciasto wyląduje na jej twarzy. Szkoda mi Zaka, ale zemsta jest ważniejsza. Monika, masz szczęście. Co się dzieje? A, łapcie tort! Co? O nie, przecież to ja wygrałam. No to jedz swoje ciasto z podłogi. Nie trzeba było kraść mojego rysunku. To nie fair. Lizak, fajnie. I tort też smakuje całkiem spoko. Wygrałam, ale teraz siedzę w jakichś resztkach. To okropne. Ciekawe, co tam jest tym razem? Zaraz. Gdzie to jest? O, tutaj, spójrzcie, jak błyszczy. Pokochacie ten klejnot. Niezły kamień, zgadza się. Czy dają go za ładne oczy? Wow, ale duży. Tak, duży. I proszę mi wierzyć, bardzo drogi. Więc postarajcie się i go dostaniecie. Czas, start. Przyda mi się mój kamek. Nawiasem mówiąc, też nie był tani. Coś mi mówi, że mogę wygrać. Jaki piękny kamień. Będę szczęśliwa, jeśli dostanę go od mojego ukochanego Zaka. Zrobiłabym dla niego wszystko. Wow, jest naprawdę dobra. Już będę musiała coś z tym zrobić. Sorry, dziewczyny, ale to przez ten drogi pierścionek. Co się dzieje? Skąd się wzięło to światło? Nic nie widzę. Gdzie są wszyscy? Dlaczego jest tak ciemno? To moja szansa. Za chwilę wygram ten piękny pierścień. Czas minął. Czy jesteście gotowe, aby pokazać swoje prace? Uff, w końcu coś widzę. Oczywiście, że jesteśmy gotowe. Suzy, szczerze mówiąc, to jest okropne. I tak nie chciałam tego taniego bubla. Monika, twój rysunek, no może być. Dziękuję. Emma, twoja praca też wygląda bardzo dobrze. To wspaniale, tak się cieszę. Teraz muszę wybrać, Monika czy Emma? Chyba Monika jest lepsza. Monika wygrywa. Hurra, wiedziała. Dziękuję, kochanie. Dziękuję, że to mnie wybrałeś. To nie fair. Wszystko tu jest ustawione. A pierścionek jest w sam raz dla mnie. Pasuje idealnie. Zak, kochanie, już biegnę. To? Dokąd biegniesz? A, zostaw mnie w spokoju, Monika. Chcę za ciebie wyjść za mąż. Kochanie, poczekaj. I tak cię dogonię. Ona mnie przeraża. Tak, jest dziwna. Tym razem mam dla was czekoladowe jajko. W środku może czekać jeszcze niespodzianka. Co za pyszności. Aż mi ślinka cieknie. Jestem gotowa do malowania. Gotowe? No to zaczynamy. Ruszamy. Nadszedł czas na barwy bojowe. Po co mi tam jakieś pędzle? Mam w końcu ręce, którymi mogę malować. A ja nie zamierzam rezygnować z pędzelków. Chwycę je jak pazury Wolverine'a. Maluję jak prawdziwy superbohater. Przynieście mi jajko, szybko. Dziękuję, w samą porę. To sprawi, że mój rysunek będzie idealny. Muszę je tylko odrysować. I gotowe. Co się stało? Ktoś tu chce oberwać? Mój rysunek jest zniszczony. Wiem, że to ty, Suzy. Czas się skończył. Pokażcie pracę. Suzy, twój rysunek jest rewelacyjny. Wiem. Monika, co to za bohomas? Wygląda okropnie. Żartujesz, prawda? Emma, co to za smarki na twojej kartce? To
nie ja, to nie moja wina. To nie ma znaczenia, decyzja zapadła. Suzy wygrywa. Pogratulujmy jej. Jestem gotowa. Wygląda na to, że będzie pyszne. Ojej, Monika, częstuj się. Z przyjemnością. O nie, ma to prezent dla ciebie. Dzięki. A dlaczego mi to dałaś? Dziewczyny, one uciekają. Ha, i co? Fajna niespodzianka? Raczej straszna. A gdzie jest nagroda? Już lecę. Przygotujcie się do rysowania. O, przyleciał. Waszą nagrodą jest ten hełm astronauty. Uwierzcie mi, jest super. To jest naprawdę świetna nagroda. Można będzie polecieć w kosmos i spojrzeć na gwiazdy z bliska. Skoro tak bardzo zależy ci na zdobyciu kasku, to zaczynamy. Zaczynamy, dziewczyny. Pędzel? Nie, to zbyt tanie. Myślę, że pióro jest najlepszym rozwiązaniem. Dzięki temu mój rysunek będzie wyglądał na droższy. Z moim Zakiem będziemy razem nawet w kosmosie. Zak i ja będziemy unosić się w przestrzeni kosmicznej. To takie romantyczne. Co? Co to było? Chyba trochę się rozmarzyłam. Znowu się zaczyna. Co to za dźwięk? Wiedziałam, że po nas przyjdą. Muszę się zabezpieczyć. Na pewno nie polecę w ten wasz kosmos. Nie chcę zostać porwana przez kosmitów. Czas minął. Pokażcie swoje prace. Suzy, jestem zdumiony. To jest po prostu genialne. A co z tobą, Monika? A, znowu to samo. Kocham cię. Rozumiem. A ty, Emma, co masz? Co to za plama? I tak jakoś wyszło. No to wygrywa Suzy. Proszę o oklaski. Wiedziałam, że wygram. Daj mi mój kask. Zabieraj, należy ci się. No to lecę. Nie czekajcie na mnie na ziemi. Jestem teraz w kosmosie. Bezpiecznego lotu. Najważniejsze, żebyś nie została porwana przez kosmitów.